błędy dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja Telewizji Trwam. Zapłać, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również serdecznie. Panie Wojewodo, początek czerwca to manewry Baltops 2017. Do Szczecina zawita ponad 40 okrętów wojennych z 14 państw. Tak, rzeczywiście już niedługo w Szczecinie od czwartku będziemy gościć prawie 50 okrętów wojennych, marynarek wojennych państw, które zrzeszone są w ramach struktury NATO. Jest to realizacja zobowiązań sojuszniczych i realizacja ustaleń, jakie zapadły podczas szczytu walińskiego i później szczytu warszawskiego. To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, to również bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa całego Pomorza Zachodniego. Marynarki wojenne państw sojuszniczych będą ćwiczyły symulacje, będą realizowały różne działania o charakterze taktycznym, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa również polskich portu. A to, że się dzieje, to jest właśnie zasługa szczytu warszawskiego zorganizowanego przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę i pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. To są ważne ćwiczenia, dlatego że żołnierze, marynarze z marynarek wojennych poszczególnych państw członkowskich NATO będą mogli przećwiczyć systemy dowodzenia, systemy łącznościowe, będą mogli przećwiczyć zasady wspólnego reagowania na wypadek niebezpieczeństwa. Polska musi dbać o swoje bezpieczeństwo, musi dbać o dobre relacje z sąsiadami, ale musi być również gotowa na to, że w przypadku jakiejkolwiek formy agresji, uderzenia, tenże agresor spotka się z bardzo jednoznacznym, silnym otworem i reakcją suwerennego, niepodległego państwa polskiego. Panie Wojewodo, skoro mówimy o kwestii obronności, bardzo wiele inicjatyw z tej strony poprzez choćby tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, ale no tak jak patrzymy pod tym kątem, to również wspominamy to, co dzieje się w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim, kwestia przemysłu stoczniowego, który wiemy, jak do tej pory był traktowany po macoszemu, zupełnie ignorowany. Natomiast no, polska armia bez odpowiedniej floty, bez marynarki wojennej nie istnieje. Zgadza się, ojcze. Ja jestem z urodzenia i z wychowania Szczecinianinem, mieszkańcem Pomorza Zachodniego i jako dorastający chłopak patrzyłem na stocznię szczecińską, na takie bijące serce Szczecina, bijące serce Pomorza Zachodniego. Niestety na skutek i bezprawnych, i skandalicznych decyzji rządu koalicji PO-PSL, rządu Donalda Tuska, zlikwidowano stocznię szczecińską. Z dnia na dzień miejsca pracy utraciło ponad 8 tysięcy osób. Zlikwidowano ciągi technologiczne, zlikwidowano nasobność techniczną. I to, co w tej chwili robimy, to, co robi pan Marek Zubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, to wielka misja odbudowy polskich stoczni, również Stoczni Szczecińskiej. I to się w tej chwili dzieje dzięki staraniom właśnie pana ministra Grubarczyka, pana ministra Antoniego Macierewicza, naszych lokalnych posłów, myślę tutaj o panu marszałku Joachimie Brudzińskim. Niedługo, bo 23 czerwca położymy na terenie dawnej Stoczni Szczecińskiej wstępkę pod budowę wielkiego promu, który będzie pływał pod auspicjami polskiego armatora, polskiej żeglugi bałtyckiej z siedzibą w Kołobrzegu. Polska stocznia po ponad, no, można powiedzieć, 12 latach braku jakiejkolwiek działalności produkcyjnej wybuduje prom, tak zwany ROPAK, to będzie prom pasażersko-towarowy dla naszego narodowego armatora. Co się dzieje? I to jest oczywiście pierwszy punkt tego planu, wielkiego planu odbudowy przemysłu okrętowego w Polsce. Po tym, jak odniesiemy sukces, tak głęboko wierzę, że tak będzie, bo wszyscy bardzo ciężko pracują i osoby, które są odpowiedzialne za decyzje, tu jeszcze raz podkreślę i jako wojewoda słowa podziękowania skieruję do pana ministra Marka Grubarczyka, do pana marszałka Joachima Brudzińskiego, to widzę to olbrzymie poświęcenie i determinację tych osób, które pracowały kiedyś w Stoczni Szczecińskiej. Szlifierzy, monterów kadłubowych, ślusarzy. Widać wielką nadzieję w oczach tych ludzi, widać wielki zapał do pracy i to mi pozwala stwierdzić, że my ten prom zbudujemy, że odbudujemy
Stocznię Szczecińską. A jeżeli tak się stanie, to będziemy również gotowi do tego, żeby wzmocnić polską obronność, żeby w polskich stoczniach i polskiej Stoczni Szczecińskiej powstawały okręty wojenne, powstawały instalacje, które są niezbędne do realizacji celów obronnościowych państwa polskiego. To są pewne kroki, które musimy przejść, żeby odbudować te 8 lat bardzo poważnych, potężnych zaniedbań. Ale tak jak powiedziałem, tutaj przy tej pomocy i decydentów, i osób, które pracowały w stoczni, inżynierów, konstruktorów, kadry wykonawczej, jesteśmy w stanie to zrobić. Ale muszę o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, o jednej sprawie powiedzieć i podkreślić, a mianowicie wypowiedzieć słowa wielkiego podziękowania dla Radia Maryja, dla telewizji TVN. Mam takie głębokie przekonanie, że nie byłoby dzisiaj odbudowy polskiego przemysłu kreatywnego, gdyby nie właśnie media, które mają swoją siedzibę w Toruniu, ale ogarniają sercem i umysłem całą Polskę i nie tylko Polskę, bo przecież Polonię poza granicami naszego kraju. Przypomnę, że to właśnie na antenie telewizji TVN, na falach rozgłośni Radia Maryja, w trakcie opozycji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, właśnie bardzo mocno mówiono, bardzo mocno protestowano przeciwko likwidacji stoczni, przeciwko próbie sprzedaży, bezprawnej sprzedaży, niegospodarnej sprzedaży polskiej żeglugi bałtyckiej siedzibą w Kołobrzegu. I to właśnie dlatego, że Radio Maryja i Telewizja TVN tak mocno akcentowały potrzebę polskiej gospodarki, w tym polskiego przemysłu okrętowego, pozostawienie w polskich rękach naszych narodowych armatorów. Dzisiaj mamy podstawę do tego, żeby przemysł okrętowy odbudować, a naszych narodowych armatorów wzmocnić. I to są słowa podziękowania jako wojewody zachodniopomorskiego, jako gospodarza Pomorza Zachodniego właśnie dla Radia Maryja, dla Telewizji TVN, za to, że wtedy nie ulegliście, za to, że byliście z nami, za to, że pokazaliście, że można, że ten nacisk, że te bardzo wyraźne artykułowanie polskich interesów jest ważne, jest konieczne i jak się okazuje, przynosi dobry owoc, dobry efekt. Bardzo dziękujemy za słowo, panie wojewodo, ale jeszcze dopóki mamy chwilę czasu, chciałem zapytać o inne inwestycje, bo słyszeliśmy ostatnio kwestię budowy kolejnego odcinka drogi S3, kwestię tunelu w Świnoujściu choćby. To są oczywiste inwestycje, które powinny być już dawno zrobione. No dzięki Bogu teraz powolutku to wszystko jakby jest porządkowane i idzie do przodu. Tak, ojcze, no dzięki tutaj determinacji pani premier Beaty Szydło, poszczególnych ministrów, naszych posłów, przy wsparciu mieszkańców Pomorza Zachodniego udaje się nadrobić te potężne zaległości infrastrukturalne, jakimi było doświadczane Pomorze Zachodnie przez 8 lat rządów poprzedniej koalicji. 2 tygodnie temu gościliśmy na Pomorzu Zachodnim w Świnoujściu pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra Andrzeja Adamczyka, który w asyście pana marszałka Joachima Brudzińskiego podpisali dokumenty na budowę tunelu, który będzie łączył Świnoujście, piękne polskie Świnoujście, z pozostałą częścią kraju. Dzisiaj trzeba podróżować za pomocą promu. To jest czasochłonne, są długie kolejki w trakcie sezonu. Dzięki temu tunelowi będziemy mogli ustanowić stałe połączenie. Świnoujście zostanie w wymiarze infrastrukturalnym, drogowym, połączone z pozostałą częścią Polski, tak jak być powinno, bo to jest część suwerennego terytorium niepodległego państwa polskiego. W zeszłym tygodniu z kolei wbiliśmy łopatę pod budowę drogi S6. To jest ta droga, która połączy Szczecin z Koszalinem i nie będzie wiodła dalej na wschodzone miasta. I rozpoczynamy tę budowę, w ciągu 2 lat będzie ona zakończona. W tej chwili trwają prace przetargowe nad dokończeniem budowy drogi S3. To jest ta droga, która jedzie od północy państwa polskiego aż na południe do Lubaski, na granicę z Czechami. Ona jest niezwykle ważna, to jest taki krwiobieg, taki filar naszej gospodarki, dlatego, że łączy porty w Świnoujściu, w Szczecinie, a tym samym porty w Skandynawii, całą Polską oraz południową częścią Europy, oczywiście za pośrednictwem naszych
południowych sąsiadów. W tej chwili rozpisujemy przetarg. Są zapewnione przez pana ministra Andrzeja Adamczyka odpowiednie środki i będziemy tę budowę kończyć. Będziemy S3 oddawać do użytku w najbliższym czasie. Udało nam się pozyskać środki na kilka ważnych inwestycji o charakterze lokalnym, na rozbudowę drogi Krygiera, ulicy Krygiera w Szczecinie. To jest ważna droga wyjazdowa ze Szczecina, która wiedzie na południe. Również obwodnica Warzymic to jest taki ważny węzeł komunikacyjny, który zapewnia komunikację Szczecina z tak zwanymi dzielnicami sypialnianymi. Także tych inwestycji przybywa, one będą realizowane, a tym samym Pomorze Zachodnie będzie rosło w siłę i tym gospodarczą, społeczną i kulturową. Z tego bardzo się cieszę, jestem wdzięczny wszystkim decydentom za to, że otaczają nareszcie, chciałoby się powiedzieć, Pomorze Zachodnie, polskie Pomorze Zachodnie należytą troską. Panie wojewodu, bardzo dziękujemy i oczywiście będziemy jako Radio Maria Telewizja Trwam te sprawy monitorować, przyglądać się, oczywiście o nich w miarę możliwości na antenie mówić. Bardzo dziękuję, że możemy liczyć na Radio Maria, na Telewizję Trwam. Dziękuję za to wsparcie i proszę oczywiście, żeby ono nie ustawało, nie wygasało. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pan doktor Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski, był gościem audycji Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, i to już ostatni temat w tej części audycji. Już za kilka minut serwis informacyjny. Nie wiadomo, czy to akta była, nie wiadomo, czy to była strata. Trzeba tej węgielistki zabrać telefon, bo ona całkiem zgaje. Jutro będzie dzwoniła do sądu. Ja ci dam telefon i tam na infolinii ona powie. Proszę pani, ile będziemy czekać na odpowiedź? W końcu. Bo ja teraz pytam, nie wiem, jak masz ten telefon, już można dzwonić tam wszędzie zaraz. Zaraz co na chwilę ci woła mi telefon i tam trzeba czekać. Jesteś pierwsza, jesteś druga, jesteś trzecia. Działacze tzw. Komitetu Obrony Demokracji wybierają swoje władze. O stanowisko przewodniczącego walczą Krzysztof Łoziński oraz dotychczasowy przewodniczący Mateusz Kijowski. Decyzję w tej sprawie podejmą lokalni delegaci na krajowym zjeździe zbrojnym. 270 przedstawicieli z całej Polski wybierze również zarząd oraz komisję rewizyjną organizacji. Podczas dwudniowych obrad tak zwany kontrola także przyjąć plany działania na przyszłość. Maria Jackowski podkreślił, że wybory to próba ratowania organizacji, której zaszkodziły problemy wizerunkowe. Te wybory to jest próba ratowania tej struktury, którą zaangażowało się sporo ludzi, którzy teraz mogą czuć rozczarowanie z powodu takich, a nie innych zachowań pana Mateusza Kijowskiego. Chyba nie rozumie, na czym polega dwuznaczność jego zachowań. Uchylał się od płacenia alimentów, naruszał wszelkie zasady praworządności, jak chciał być twarzą ruchu, który miał określać standardy praworządności w Polsce, deklarował, że nie pobierał wynagrodzenia z tytułu działalności w KODzie. Okazało się, że była to nieprawda. Chyba w tej chwili sam nie rozumie, że doprowadził tę organizację do obecnego stanu rzeczy. Tak zwany KOD powstał w listopadzie 2015 roku. Ruch sprzeciwia się działaniom obecnych władz i organizuje antyrządowe inicjatywy, między innymi marsze. W kilku miesiącach działalności duże kontrowersje wzbudziła osoba lidera
nadal XXI wieku już. Firma przewodniczącego Kot i jego żony nie wykonała żadnej usługi, za które wystawiła 6 faktur. Za zamachem stoi akcja. Do raportu komisji rewizyjnej. Ale nie wiadomo, czy to on strzelał. A co to za różnica? I kto to zlecił? Tutaj dojść do tego. Tutaj dojść do tego. Tutaj dojść do tego. I wam trzeba dziś. Tutaj dojść do tego. I wam trzeba dziś. Jeszcze inaczej, tam nie ma wątpliwości, że laboratorium jest integralną częścią szpitala i bezpośrednio uczestniczy w opiece nad pacjentem i w procesie hospitalizacji, podkreśliła. W Polsce natomiast wciąż nie ma wyceny badania, rejestru badań i bezpośredniego kontraktowania, zaznaczyła dr Elżbieta Płacz. Niewidocznie w resorcie zdrowia, dlatego nas nie zapraszają, dlatego zapominają o tym, że jest coś takiego jak medycyna laboratoryjna. Teraz bardzo mocno walczymy i staramy się doprowadzić do przywrócenia medycznego laboratorium jako integralnej części szpitala. Jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ funkcja medycznego laboratorium diagnostycznego to nie jest tylko badanie, to jest bezpośrednia współpraca z lekarzem w opiece nad pacjentem, w doborze badań, ale także diagności laboratoryjni działają w zespole profilaktyki i zapobiegania zakażeń szpitalnych, w zespole dotyczące służby krwi. Według danych aż 80% decyzji lekarskich różnych specjalności jest opartych na wynikach badań laboratoryjnych. To dzięki nim lekarz może postawić trafniejszą diagnozę i przepisać odpowiednie leki. Od 6 lat w dniu 27 maja obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ wiąże się z odkryciem w 1961 roku kodu genetycznego, uniwersalnego szyfru wspólnego dla wszystkich żywych organizmów na Ziemi. Dlatego 27 maja to świetna okazja, by przypomnieć o ludziach, od których tak bardzo zależy proces leczenia. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego od pomnika do pomnika. Uczestnicy marszu będą mieli okazję oddać hołd twórcy państwa polskiego, a także przypomnieć związki pierwszego marszałka Polski z Warszawą. Marsz rozpocznie się o godzinie 16 przed Belwederem. Następnie zgromadzeni przejdą przed pomnik komendanta przy placu jego imienia w centrum Warszawy. Organizatorem wydarzenia są m.in. Stowarzyszenie Pokolenia Niepokornych i Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Patronat nad marszem objęli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas uroczystej Eucharystii w katedrze łowickiej święcenia biskupie przyjął dziś ksiądz prałat Andrzej Józwowicz. Ojciec święty Franciszek mianował go w połowie marca nuncjuszem apostolskim w Rwandzie. Jednocześnie papież wyniósł go do godności arcybiskupa oraz przydzielił stolicę tytularną laureatom. Przy świętej przewodniczył w katedrze łowickiej ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu stolicy apostolskiej. Ojciec święty Franciszek, ona nie wiedziała, do serca ona myślała, że to kamera mój. Krainy tysiąca wzgórz, ziemi pięknej, która odradza się z ludobójstwa, jakby się rozprzestrzeniło od kwietnia do lipca 1994 roku. Ten kraj w ostatnim dwudziestoleciu zanotował niezaprzeczalny progres na polu ekonomicznym, społecznym, a szczególnie w sektorze infrastruktury, komunikacji i dywersyfikacji źródeł energii. To jest obraz, który napawa nadzieją i wskazuje, że głębokie blizny przeszłości powoli się boją. Ksiądz biskup Józef Andrzej Józwowicz od 20 lat posługuje w różnych placówkach dyplomatycznych na trzech kontynentach, w Afryce, Azji i Europie. W ostatnim czasie pełnił Federacji Rosyjskiej. Nowy nuncjusz apostolski w Rwandzie urodził się w diecezji trochińczyńskiej 14 stycznia 1965 roku. Na maryjnym szlaku pod tym hasłem już po raz ósmy w stolicy wielkopolskiej odbędzie się dziś wieczór kościołów. Będzie on okazją do wspólnej modlitwy połączonej ze zwiedzaniem rzadko pokazywanych kościelnych zakamarków i poznawaniem historii wybranych świątyń. Wieczór kościołów rozpoczął
zacznie się koncertem organowym o godzinie 17 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Tegoroczne wydarzenie związane jest z kilkoma maryjnymi jubileuszami, podkreśla rzecznik prasowy poznańskiej kurii ksiądz Maciej Szczepaniak. W tym roku mamy znaczące rocznice związane z sanktuariami w Fatimie na Jasnej Górze, dlatego zaproponowaliśmy maryjny szlak kościołów, uznanie trzech świątyń, które w najbliższych okolicach Starego Rynku, centrum Poznania, od wielu wieków promieniują kultem maryjnym i są bardzo chętnie przez wiernych odwiedzane. Jest kościół podominikański, obecnie jezuicki, sanktuarium Matki Bożej, to jest świątynia, która już pastorzeją Salezjanie i jest to także sanktuarium Matki Bożej w Cudowie Możnej na wzgórzu Przemysła, kościół, który już pastorzeją ojca Franciszka. Centralnym punktem wieczora kościołu będzie msza święta sprawowana o godzinie 21.30 w sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz biskup Damian Brych, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. W poprzednich latach w ramach wydarzenia można było zobaczyć w Poznaniu najstarsze kościoły i świątynie gotyckie. W ubiegłym roku przy okazji 1050-lecia Chrztu Polski wieczór kościołów poświęcony był świątyniom związanym z początkami historii kościoła na polskich ziemiach. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat łowiectwo dla polskiej wsi. Naszym gościem będzie pani profesor Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz przewodnicząca grupy specjalistów do spraw żubra Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Pierwsze spotkanie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Drugie w Radiu Maryja o 21.30. W 10 minut po godzinie 14 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy z liturgii godzin. Sobota, 27 dzień maja, to 6 tydzień okresu wielkanocnego, więc 2 tydzień psałterza, hymn Tobie chwała, Synu Boży, znajdziemy na stronie 430 w tomie 2, a w wydaniu skróconym na 452. Psalmy na stronie 1024 i strona następnych w wydaniu skróconym według tabeli stron i czytania z listu do Koryntian. To jest 2 list, strona 750. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Proszę bardzo, tu jej koniec nie na żarty. Ona puści dzikiego konia, będzie gry. Ona puści swego dzikiego konia, będzie gry. To jest pani akcja. A tutaj prawdopodobnie strzelił srok. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Alleluja. Tobie chwała, Synu Boży, pierworodny wśród umarłych, światło nigdy nie gasnące i radości czysty zdroj. Jesteś naszym przebłaganiem wobec Ojca Wszechmocnego. Twoją krwią odmyłeś grzechy. Pomóż nam, prosimy Panie, spełniać Twoją Ewangelię, żyjąc w zgodzie i miłości, która źródłem jest pokoju. O Jezu, miłości mnie Twojej śmierci, odrodzimy śródle, kołd składamy Twojej Ojcu i Duchowi. Amen. Alleluja. Słabnie moja dusza, dążąc ku Twemu zbawieniu, pokładam nadzieję w Twoim Słowie, Panie. Słabną moje oczy, wyglądają z tego Słowa. Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, nie zapominam o Twoich ustawach.
Ile dni twojemu słudze zostaje, kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich? Doły na mnie wykopali zuchwalcy, którzy nie postępują według Twego prawa. Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi wypowiesz. Niemal już mnie dobijali na ziemi, ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień. Według swej łaski zapewnij mi życie. Ja zaś chcę przestrzegać obietnic Twoich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Usłysz, Boże, moje wołanie, zważ na moją modlitwę. Proszę Państwa, reklama za reklamą. Na szczęście, że tutaj nie ma aż tak dużo tych reklam jak w Radiu Tok FM, bo zdaje się, że 15 minut w Radiu Tok FM tych reklam gadali. Tutaj w tym Radiu 24 jest ciut mniej, ale nieraz też po 7 minut mają. Także jak oni nie zarobią na majtkach Bogorodzicy, no to też źle się czują. Muszą mieć jakieś grosze. I to oni liczą na to, że to oni grosze ściągają z wielu osób, które słuchają, bo teleskopowo jest określone, ile osób słucha tego radia. I z tych informacji oni mają dotacje. Ze razy liczbę słuchaczy. Te grosze są wszystkie pomnożone. To wtedy ile oni mają tych funduszy, no, gdy lecą jabłka z gruszy. A pod Poznaniem to gruszki na wierzbie rosły. Także proszę Państwa, same skandale XXI wieku, żeby Jadwiga Grabowska głupią babą została roku 2017, 2016, 2017. No, właśnie dziady gadają jeszcze te reklamy, was nie można patrzeć. Zobacz. Reklama za reklamą. Ja tu po prostu chcę ich zakrzyczeć, ale musiałabym tak krakać i gdakać 2 godziny chyba. Także to jest coś obrzydliwego. Także te wszystkie banki, powiedział Ziobro, że po prostu rozwali te banki, które biorą na procent, które biorą na lichwę i które to banki tak samo się reklamują jak ta baba, która tutaj teraz szczeka, jak ta baba, która tutaj teraz gada. Także Ziobro powiedział, że się wszystkimi, ze wszystkimi tymi babami rozliczy po prostu. I nagle odnoszą rany. Błędny język upadek im gotuje. A wszyscy... Polskie Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani i wykpiwani niesłusznie, bo nie myli się tego, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Różenie Stanu. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Różenie Stanu zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Strachocinie koło Sanoka rozpoczyna się wyjazdowe spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Prymas Stefan Wyszyński był oparciem dla Polaków, podkreślił w 36. rocznicę jego śmierci kardynał Kazimierz Mecz. W trudnych czasach, w których przyszło mu żyć, przyjął te słowa uczci i nauczajcie. Bardzo dobre warunki turystyczne w Bieszczadach. Zapowiadają dobrą pogodę, to był deszcz. Bardzo dobre, jakaś Hanzara powiedziała. Może. W Strachocinie koło Sanoka rozpoczyna się wyjazdowe spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego oraz parlamentarzystów i członków rządu. Dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości omawiać mają bieżącą sytuację polityczną kraju przed zbliżającym się kongresem PAWA. Natomiast o godzinie 13 na dworze Bobolówka, czyli siedlicy narodu Bobolów, odbędzie się msza święta intencji jedności ojczyzny. Że za chwilę zginie, a nie zginęły, być może zostawiły po sobie potomstwo i żyją do teraz. Tego nie wiemy. Tak samo wiele kobiet może spotykać się właśnie z takim dylematem, właśnie czy podjąć właśnie, mając możliwość dokonania aborcji, zastanawiają się, czy warto.
mogę powiedzieć, że nie warto nigdy odbierać życia, ponieważ nigdy nie wiemy. Tak jak właśnie wcześniej mówiłem, Andrea Bocelli klasyfikował się do aborcji, tak doradzali lekarze jego mamie, a ona urodziła i zobaczmy, jak wielkie owoce przyniósł człowiek na życie. Też gdzieś słyszałem kiedyś o tym, jak pewna kobieta miała objawienie, nie pamiętam, nie wiem kto dokładnie, ale zapytana, dlaczego cały czas właśnie jest rak na źle, dlaczego nie masz leka na raka. I Pan Bóg powiedział, że już zsyłał ludzi na ziemię, dawał życie ludziom, którzy mieli przynieść właśnie tam to odkrycie właśnie lekarstwa na raka, na wiele innych chorób, ale zostały one abortowane. Bardzo ciekawa też perspektywa, tak jak się na to spojrzy. Ale powiedziałeś nam też o tym, że jeżeli cokolwiek chce się osiągnąć i jakieś efekty, że trzeba najpierw jeszcze zawierzyć Matce Bożej, zawierzyć Panu Bogu z ręce Matki Bożej, no to tutaj powiedzieć o czuwaniu rodziczo-sesterskim, które mamy właśnie na Jasnej Górze. W ostatnią sobotę czerwca zaczynamy o 15:00 koronkę w Bazylice. No, jest to czuwanie szczególne w roku setnej rocznicy objawień fatimskich i 300-lecia koronacji obrazu jasnogórskiego Matki Bożej, więc taki rok naprawdę pełen różnych ważnych rocznic i będziemy w czasie tego czuwania zawierzać siebie niepokalanemu sercu Matki Bożej, więc wszystkich zapraszamy, bo właśnie jeżeli cokolwiek chcemy w życiu, żeby dobre owoce przynosiło, to właśnie trzeba to zawierzyć, więc zapraszamy bardzo chętnie. Będzie dużo modlitwy i różne konferencje, spotkania, no i będzie też wspólnota świadectwa, więc to taki też szczególny czas i myślę, że dzisiaj właśnie w Dzień Matki to tak warto też o tym pomyśleć. A jeszcze pojawiły się SMS-y, więc bardzo proszę o przeczytanie SMS-y. Słuchacz nas pyta, czy w jego miejscowości, czyli Kolbuszowa, Sokołów Małopolski, są spotkania Ruchu Czystych Serc. To możemy odesłać na stronę www.rcs.org.pl i tam są informacje wszelkie, albo napisać do redakcji, miłujcie się. Przez Facebooka też się można z Ruchem Czystych Serc kontaktować. Albo przyjechać do Częstochowy. Albo przyjechać, tak, i poznać nas osobiście. Czuwanie do Częstochowy, właśnie tam potem rekolekcje letnie i poznać właśnie. Tak, a właśnie jeszcze rekolekcje letnie są ostatnie miejsca. Pierwszy i drugi weekend, pierwszy i drugi tydzień sierpnia. To są dwa turnusy, jeden turnus, potem drugi, każdy po tydzień. Na stronie RCS-u też można znaleźć terminy, wszystkie zapisać się. Kto by chciał, to zapraszamy. Nasza wspólnota jest bardzo otwarta, żeby się przekonać, jak to właśnie jest z tą formacją, czystość serca i Pan Bóg, to wszystko, jak ktoś chce, to może tam najlepiej poznać. Nasz słuchacz z Kolbuszowa może również odwiedzić Rzeszów. Rzeszów jest blisko Twojej miejscowości i tam są spotkania Ruchu Czystych Serc w parafii Chrystusa Króla. Bo u nich się pomyliły te usta. Dziękuję. A teraz jeszcze bym chciała zaprosić na piosenkę od Tule Mama. Śpiewają dzieci z brodą. Ona już nie wie, kołysanki mu śpiewała, jak się modlić pokazała, bo bardzo, bardzo go kochała, bo bardzo, bardzo go kochała. Trzeba poznać tylko, żeby się jeszcze zadowolić. Dziwinko! Prania syła pieluchy brała i snoty gotowała, bo bardzo, bardzo go kochała. Czuja była jakaś wyjątkowa, żydowsko-katoliczka.
Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny Młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słowackiego dramaturga Maria Żydowicza. Mogła pole wyświetlać. Agnieszka Osiec siedzi sobie na francuskiej. Och, jak jej dobrze u tej ciotki Józki. To jest ta Agnieszka, która kiedyś kochała Leszka. Więcej jest taka zła, zła jest raczej królikowska psza. Janek Witek dawno umarł, powiedział cześć, jeszcze może by spadek mógłby mieć mój teść, a gdzie jego szukać? O, dla Boga, piekło nie? Może Jadwigę Grabowską dajmy, żeby po cmentarzach polatała? Może dajmy Jadwigę Grabowską, żeby ona trupów wszystkich szukała? Gdzie tu komu spadek? Gdzie tu komu spadek? Rzekło Władek. Władek, 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 Władek najlepszy jest. Władek, 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 ich stąd wszystkich tu wypędzi. Władek, 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 Władek. Ormian, moja ciotka Ormianka była i wódkę piła i powiedziała, że będzie wiecznie żyła. Diana, dasz powiedzieć. Gdzie ta Marta Dobosz? Gdzie ta Marta Dobosz? Ta Ormianka! Władze w Turcji objął komitet na rzecz jedności postępu, który ogłosił ideologię panturkizmu. Dążąc do zjednoczenia ludności tureckiej, od Bosforu do Mongolii, uznali, że na drodze stoją im ormiańscy chrześcijanie, od tysiącleci zamieszkujący za Kaukazie. I postanowili ostatecznie rozwiązać problem ormiański, jak 25 lat później zrobili to Niemcy z problemem żydowskim. Przebieg zdarzeń był typowy. W kwietniu 1915 roku rząd turecki wydał nakaz aresztowania ormiańskiej inteligencji i wszystkich znaczących osób wspólnoty. Tylko w Stambule zamordowano w więzieniach. 2500 Wtedy właśnie na emigracji znalazły się m.in. rodziny słynnego amerykańskiego stawu. Trzeba nie śpiewać, abyś więcej mógł pogadać. Popularnego francuskiego piosenkarza Charles Aznavoura. A myślę, że to jest piękne i też w naszej historii, naszego kraju i właśnie gdy mamy takie przykłady tego, że ludzie tak świadomie do tego podchodzili i dlaczego w ogóle nazywamy naszą ojczyznę matką, dlatego, że też nas wychowuje, utrzymuje i jest takim miejscem, do którego myślę zawsze można wrócić i gdzie się czujemy dobrze, więc to jest taki jakby archetyp matki i co też się wiąże z tym, jeśli nazwiemy naszą ojczyznę matką, to myślę, że to jest bardzo ważne, że powinniśmy wiedzieć, że z tym się powinien wiązać szacunek, czyli też odpowiednie jakby podejście do ojczyzny. Jeśli ja tutaj przychodzę na świat, tu się urodzę, wiem, że powinnam okazać szacunek moim rodzicom za to, że mnie wychowali, że mnie utrzymywali, to tak samo jakieś obowiązki powinnam podjąć wobec mojej ojczyzny. No i teraz każdy z nas się może zastanowić, jakie to są obowiązki, w jakim zakresie chcę je wypełnić. Myślę, że nawet moje macierzyństwo też jest pewnym takim zadaniem, czy pewnym obowiązkiem, który ja przyjmuję w ramach właśnie tego, że jestem Polką i że się tutaj urodziłam. I na przykład też bardzo tę miłość ojczyzny i myślenie o ojczyźnie jako o matce jakoś się też wiąże bardzo właśnie z postacią Matki Bożej. Ona jako
matka królowa Polski. To wszystko właśnie bardzo się u mnie obraca właśnie w sferze tej miłości, tak uczuć takich gorących i jakoś tak nawet odczuwam, jako, tak mnie jakoś ranią nawet słowa osób, które jakoś tak w sposób oschły mówią o ojczyźnie, że ten kraj, prawda, czy o, trzeba uciekać z tego kraju, bo tu się nie da żyć, a czy na przykład jak matka jakiś błąd popełni, to tak o niej mówimy, ta matka mnie skrzywdziła, no bywa tak, że tak mówią osoby, ale jakby, no, że jest jakaś wielka krzywda i no, wiadomo, że mogą różne rzeczy jakoś tam nie pasować, czy jakieś, odczuwa się jakieś trudności życia w Polsce, ale jednak mimo wszystko się walczy o tą właśnie miłość i zdąży się też do ideału, to znaczy ja robię wszystko to, żeby móc poprawić tą sytuację, nie opuszczam w potrzebie, tak, nie opuszczam w potrzebie, tylko jak widzę, to jest z troską na to patrzę. Ale tak, też jak Paweł II, który właśnie te słowa, tak, które zacytowałaś, tak, odpowiedział z wielką troską też. To było wykrzyczane właśnie z troską w trudnych czasach, prawda, kiedy się losy naszej ojczyzny ważyły i on nie był obojętny wobec tego. Tak, to jest też ta przestrzeń duchowa przecież, którą mówiliśmy o tym macierzyństwie duchowym. Jako rodzice i też nie jako rodzice, ale też jesteśmy obligowani, zobowiązani o walkę o te dusze wszystkie naszych braci i sióstr, którzy gdzieś może nie doświadczyli tej Bożej miłości, albo ciągle gdzieś upadają i ciężko jest im. I też jesteśmy zobowiązani właśnie przed Bogiem, no troszyć się o te dusze i chcecie się uratować jak najwięcej dusz, a szczególnie właśnie modlić się za naszą ojczyznę, za wszystkich rządzących, za tych, którzy podejmują ważne decyzje w naszym państwie, w naszym mieście. Więc myślę, że to też jest taka dojrzałość chrześcijańska po prostu, że chcemy dobrze myśleć i dobrze mówić, ale też właśnie wspierać tych, którzy są naokoło nas. Myślę tak, to, że perspektywa ojczyzny jako matki stawia nas też w relacjach braci i sióstr, tak, braterskich między nami. I ja właśnie też rodzice jakoś przekazali mi... Domagamy się dymisji grubego dyrektora tego teatru Świni, który mieszka pod dziesiątką, albo może pod jakąś piątką. Moją Polskę i Polskę tam kogoś, tylko naszą, czyli właśnie ta wspólnota. Ja jakoś bardzo to odczuwam właśnie, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, tak mi się skojarzyło, ale właśnie, że wszyscy, niezależnie od tego, czy jestem u siebie w mieście, czy jadę do innego miasta, to nie jest to inne miasto, inni ludzie, obcy mi jakoś, nawet jak ich nie znam, to po pierwsze co, to widzę, że to są też Polacy, to są też ludzie, z którymi mam bardzo wiele wspólnego, wobec których pierwsza reakcja jest jakby otwarcia, tak? To znaczy jakiejś takiej życzliwości. Nawet jak nie znam osoby, to jakoś można życzliwie o tej osobie mówić. Mi się wydaje, że to jest bardzo takie to właśnie powracanie, odnawianie tej miłości do ojczyzny i myślenie. Gdzie tam ta Gronkiewicz jest głęboko religijna? Proszę do nas, do naszego radia Konsita dzwonić. Przecież podałam 13 telefonów. Dzwonią. Ale gdzie kto widział, w którym kościele Hankę? Nie Miele, Hankę, tylko Gronkiewicz. Wspólnota Polski, która w różnych czasach historycznych jakichś zawieruch... Gdzie ona jest? No i mamy do czego sięgać, prawda? Mamy bogatą historię, mamy z czego czerpać przykład, więc no, nie musimy tutaj jakichś otwartych drzwi, wyważać drzwi, które tak naprawdę są otwarte. Jest degrengoladą. No i ta właśnie duchowa, kultury, proszę Państwa. A te też żebraczki pracują tam, bo grosze chciały dostać od dyrektora. No, teraz też ta koronacja, rzecznica koronacji, no też jest wyjątkowa. Wystarczy, nie wiem, włączyć telewizję Trwam, zobaczyć, ile osób się gromadzi na apelu jasnogórskim każdego dnia. Nie, że też to...
ta miłość macierzyńska Matki Bożej Jasnogórskiej przyciąga też osoby z zagranicy. Ile osób przyjeżdża i mówi właśnie, że to jest atmosfera niezwykła. Że ta atmosfera domu. Tak, atmosfera domu, że oni przyjeżdżają, chcą tu być, że to jest wyjątkowe miejsce, że nie czują się obco, tylko nie przyjeżdżają z wizytą jak turyści z zewnątrz, tylko oni się przyjeżdżają modlić, że tutaj znajdują też coś dla siebie, tą miłość matczyną, która promieniuje. Słuchajcie, może byśmy tak teraz, już się czas audycji zbliża do końca. Aha, Alan, chciałem jeszcze jedną rzecz tak. powiedzieć, bo mówiłeś o tych podziałach, prawda? Warto też tu wspomnieć na temat bardzo powszechnych podziałów, jakie panują ze względu na poglądy polityczne. Teraz jest bardzo podzielony jest nasz naród. Ludzie są podzieleni, ponieważ wystarczy, że ktoś powie, że powiedzmy, nie wiem, jest tam z jakimś Zachodem, za PO, czy za Nowoczesną, czy za PiS-em. I często ludzie w ogóle zupełnie się od siebie odwracają, zapominając o tym, że no, jesteśmy Polakami razem właśnie, że to nie jest aż tak istotne, że to nie przyniesie żadnych korzyści, jeżeli będziemy kogoś nie mili, czy będziemy się od niego odwracać tylko ze względu na jego poglądy polityczne. Możemy się z nimi nie zgadzać, prawda, ponieważ ja sam osobiście wierzę, wiele liberalnych mediów promuje złe antywartości, aczkolwiek na pewno zła nie pokonuje się złem i nieuprzejmością. Zawsze warto się modlić za tych ludzi i okazywać miłość, bo właśnie miłością potrafimy znacznie więcej zmienić po prostu tych ludzi, których uważamy za, że źle myślą, no to miłością rozdziałamy najwięcej. Tak jak Jan Paweł II miłością zmieniał oblicze Polski. Tak, z komunistycznego kraju tak. jako tako w miarę się uwalniamy. No ja bym jeszcze chciała tutaj, bo tak zeszliśmy na takie tematy patriotyczne bardzo ważne, ale jeszcze jednak na koniec, żeby wybrzmiało tak bardziej w kontekście macierzyństwa, w kontekście też świętości. Jaka jest rola matki? Każdy z nas jest powołany do świętości i zobaczmy, że jak wiele świętych w ich życiu właśnie dominujące, istotną rolę miała właśnie matka. Warto tu przypomnieć chociażby postać świętego Augustyna, gdzie jego matka, no ile lat ona się modliła, tak? O nawrócenie swojego syna. I można powiedzieć, że to jej macierzyństwo no, jakoś się tak wypełniło właśnie, że jej rola, troska trwała aż do skutku, tak, że ona nie poddała się, że jej że po prostu wytrwale pukała do nieba, żeby ten jej syn się nawrócił i jak wielkie potem to nawrócenie było. Czy chociażby matka ojca Kolbego, on też zachował się wspaniały, wzruszający list ojca Kolbego z Oświęcimia, gdzie on pisze do swojej matki, żeby się za niego nie martwił. No to też są przykłady tego, że świętość nie bierze się też znikąd, tak, że to wychowanie matczyny ma dominującą rolę. Więc myślę, że możemy zakończyć też do Jesteśmy pierwszym ludźmi, że jesteśmy tutaj, że nam dało życie, ale no to Akademia Medyczna, bo Pałac Granicki to jest Akademia Medyczna. Nie wiem, czy się wie. Tak, są wzorem dla nas świętości. Tam jest Akademia Medyczna w Pałacu. Wszystko to, co już osiągnęliśmy, możemy się rozwijać. Kiedyś jak chodziły, to te budynki takie poboczne, takie duże bloki, w dużej mierze to tam się podglądały jak oferowanie. Tak, że możemy też obiecać modlitwę. Mamy naszą modlitwę i pozdrawiamy wszystkie. Do Pałacu Granicznych należy. Zanurzamy w tej modlitwie teraz. I przez ten Pałac Granicki można przejść z jednej strony na drugą i tu pięknie i tam pięknie, ogromne i po prostu dzięki pewnie tej Akademii Medycznej można przejść, bo jakby był pałac, to byłby tam pięknie. La. Muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo rozumne traktowanie literatury. Zjadły ją myszy i szczury. Totalne porażki, tak jak powszechny dyrektor aktorski. Nie takiego zdobywania rozmowy, na tym, który się strąca, tak? Zobaczmy, do jakiego stopnia na to.
że pokonają Lipską i ją pochowają w grobie zapomnienia. Ja myślę, że to musi coś się stać, że tego łysego grubasa dyrektora tego teatru zniszczą. On taki miły i uśmiechnięty i się cieszy, że ludzie do jego teatru przychodzą na wino. To jest Paweł Łysek, on jadł 6 misek. O Jezu, Jezu, szuflado, zamykaj. Och, ty masz szuflado, ty bradziago, stara zgago. Zamykaj się, ty szuflado, bo tu u ciebie są same świętości. Bym tu chciała się wymodlić nad tą szufladą, żeby przerobić kości na ości, żeby przerobić kości na ości. Marta Domoś potrzebna jest do wynoszenia się nad szufladą. Marta Marta Domoś, która nazywana proboszcz. Ona może, może wam pomoże. To jest Marta Domoś, ona jest też półwariatką. Jak wam tu zaryje, jak wam tu zabije, to będziecie tu perdalały stąd. O Jezu, jaka to jest wariatka. Boże, jakąś pustą duchę ma. A Marta Domoś, jak założę te szmaty, to nie widać, że ona jest taka, ta. O Jezu, jaka to wariatka. A jaka ordynarna. Jej uwagę każdy tu zwraca w mieście. Proszę nie puszczać ludzkie w cieście. Przeprosić za to, że nie zawsze byliśmy. Bo tu są też Żydzi, którzy krwi nie spożywają. A w każdej ludzkie po 1,5 kilograma osocza jest. No jak to? Czerwonego! Przecież czerwonego! O czerwonym osoczu mówię! Ile wyczytałam świętych na temat ten ksiąg? O Jezu, Jezu, Jezu! O Jezu, Matko Ma! Częstochowska, Częstochowska, Rechodówska, Panie Boże, Iśku, Iśku, wiele warty, tyle co 4 kupy. Zgruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, my się wstawię za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuścił nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj ich moc przynieść pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Prawdą jechaj, weź nie znajdzie, odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od służenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezus, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, a pełnią moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłania. Zaliczono mnie do grona idących do drogi. Stałem się jak masz postawiony sił. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. O których ty żyjesz i nie zabierasz, nad którymi nie rozdarzysz już opieki. Strąciłeś mi moją głębszą w mrok i przepaść. Zwietrzyły się nade mną kofale. Odsunąłeś ode mnie wszystkie
przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie od razu. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabe, czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w drogach słońca? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, gdy ukrywasz swoje oblicze przede mną? Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje grzechy. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. My jesteśmy tu kamienowane. Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. Wpadli w kolejny w sidła, które zastawił na nich chorwacki reżyser. No to jest ten Maciurewicz, no to Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Alleluja, alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. O Jezu, przyjmuj nas. Nie umrzesz z boleści smradu. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Amen. Żydowska atmosfera filmu radu. Podczas nas zasłanie. Na wyświeczu Państwa, w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam dopuść Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, którego święciła, alleluja, zmartwychwstał, powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Oczywiście ta modlitwa, tak jak zwykle każdego wieczoru, kiedy kończymy czas wzrastania, obejmuje wszystkich, którzy o tę modlitwę proszą, w sposób szczególny naszych słuchaczy, a dzisiaj w sposób szczególny nasze mamy. Dlatego tę modlitwę zanieśliśmy, ale no nie może zabraknąć również takich bardzo konkretnych pozdrowień. Mamy jeszcze kilka minut, więc oddaję głos naszym gościom, by pozdrawiali. Marysia, ja chciałam pozdrowić serdecznie moją mamę, jej życzyć wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych i wielu radości jeszcze z nas, dzieci i z wnuków. Chciałam też pozdrowić moją mamę chrzestną, Krystynę, i moje mamy duchowe, które spotykałam na przestrzeni moich lat, i ciocie, i siostry zakonne, i panie wychowawczynie w szkole, i nauczycielki. Wszystkie te kobiety są niezwykle ważne w moim życiu i mnie ukształtowały, i bardzo, bardzo wiele im zawdzięczam i bardzo je kocham.
Przemek. Chciałem pozdrowić moje dwie mamy, Annę i Grażynę, dziękując za waszą obecność. Bardzo się cieszę, że was mam w różnych chwilach, w chwilach trudnych, w chwilach radosnych. Tak jak wy jesteście dla mnie, tak samo ja będę dla was. Chciałem również pozdrowić mojego brata Mirka, który wytrwale słuchał audycji, który przynosi mi wiele radości, budując odpowiedzialnie swoje życie, idąc w dobrą stronę. Także bardzo się cieszę. Dziękuję. Ewa, ja chciałam złożyć serdeczne życzenia moim mamom, Hani i Marii, i podziękować za cały cud właśnie Maciej.